Rzeczą, którą opisujemy, jest nasza wspólna poduszka, która przeżyła z nami wspólne przygody. Przeżyła ona z nami kolonię w Ustce, jechaliśmy tam ponad 10 godzin. Nasza grupa siedziała na tyłach i dobrze się bawiła. Było bardzo wesoło, kiedy dojechaliśmy na miejsce, przeżyła turbulencję, czyli wjazd po schodach od środka na górę. Potem przeżyła noc w strachu, przytulałyśmy się do niej. Bardzo bałyśmy się otoczenia, co inni powiedzą na nas i jak się zachowują w stosunku do nas. Tak naprawdę nie było się czym martwić. Zakolegowałyśmy się z grupą ze Szczecina. Kilka dni przed wyjazdem płakałyśmy w pokoju. Z nami łzy i ból. Kiedy płakałyśmy, zerwał się sztorm i wtulone w nią czekałyśmy na spokój na morzu. Gdy mieliśmy już wyjeżdżać, znów łzy wchłonęła poduszka. Spędziliśmy tam bardzo dużo miłych, a także smutnych chwil, które wywołały u nas łzy. Nim wyjechaliśmy z ośrodka, żegnałyśmy się ze wszystkimi osobami. Poprosiłyśmy ich o pamiątkowy podpis na poduszce. Wszyscy z chęcią się na niej podpisali. Teraz, gdy wspominamy tę kolonię, przypomina nam łzy, smutek, a także radość.